Podziękować pani Gieni za to, co za jej sprawą się stało, dzieje. No i życzymy pani, żeby jeszcze przez wiele lat się działo. To nie tylko Gieni Dudki, ale również skansen, który pani Gienia prowadzi od ponad 30 lat. To tysiące zwiedzających z tego, co do nas dotarło. Brakuje miejsca na dokumentowanie tych odwiedzin, więc my pozwolimy sobie wręczyć dzisiaj pani egzemplarz kroniki, no chyba już numer 10, tak? Pani... Dziewiątą kronikę prowadzę, ósma się kończy, jeszcze mam 3 karteczki. Chciałam podziękować radnym bardzo serdecznie za pamięć, za ofiarowanie kroniki, no i ludziom. Tak, dziękujemy, brawa wielkie dla pani Gieni. Ja pozwolę sobie odczytać adres, który na ręce pani Gieni za chwilę złożymy. Dowód uznania za pani pracę na rzecz promocji i kultywowania kultury ludowej. Składamy pani serdeczne podziękowania. Dziękujemy za pani zaangażowanie w sprawy społeczne, organizacje, inicjatyw związanych z kultywowaniem tradycji, działalności na rzecz wspierania kultury i folkloru. Życzymy realizacji dalszych planów, wielu nowych inicjatyw oraz pomyślności i zdrowia. Przewodniczący Rady Gminy Czernica Leszek Kusiak, wójt gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz. Ja jeszcze chciałam podziękować kierownikowi zespołowi Gieni Dudki, Zygmusiowi, Jasiowi i wszystkim paniom, chłopcom i dziękuję. Proponuję wielkie 100 lat dla pani Gieni. Czy to jest możliwe? 100 lat, 100 lat.